Witam Państwa w UFO Historiach razem z Arkadiuszem Kocikiem z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Witaj Arku, co tam nowego i dobrego? Witam wszystkich słuchających, witam Ciebie Piotrze. Co nowego? Nic specjalnie nowego, poza tym, że mamy zwariowaną troszeczkę pogodę, także tutaj u nas na północy. O tak, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który, cóż, budzi kontrowersje i niesłabnące pytania od 65 lat. Chodzi o śmierć grupy turystów na przełęczy Diatłowa, a tak konkretnie to na stoku góry Cholat Siachl lub Cholat Czachl, czyli na stoku góry umarłych. W nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku doszło tam do zagadkowych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 9 młodych osób. Ich ciała znaleziono potem poza obozem, także w okolicznym lesie między innymi. Sprawa do dzisiaj budzi ogrom kontrowersji. Co się tam wydarzyło? Dlaczego jest tak wiele niewiadomych? Dlaczego ciała ofiar były między innymi lekko napromieniowane? A jak mówią pogłoski, ich włosy były siwe. My dzisiaj z Arkiem sobie spróbujemy odpowiedzieć na to, czy ze śmiercią grupy Diatłowa mogły mieć coś wspólnego obserwacje świetlnych kul, o których donosili świadkowie, także członkowie grupy poszukiwawczej, którzy wyruszyli na Ural, by sprawdzić, co się stało z zaginionymi studentami. Arku, grupa 10 osób związanych z Politechniką Uralską w Swierdłowsku, dzisiejszym Jekaterynburgu, wyruszyła 23 stycznia 1959 roku. Nie spodziewali się pewnie, że zamiast wrażeń i pięknych widoków znajdą w górach śmierć. W pewnym momencie się odłączył od grupy Juri Judin, który zachorował. Pozostała dziewiątka się skierowała na szlak. Na ostatnim zdjęciu, znalezionym w aparacie jednej z ofiar, widać, jak grupa grzebie w śniegu, by ustawić obozowisko. Było około 17.01 lutego. I to był ich ostatni wieczór. Temat przełęczy Diatłowa niezmiennie szokuje. O dziwo pojawiają się co jakiś czas nowe hipotezy, czasami przeaczane w Polsce i na świecie. Co twoim zdaniem w tej sprawie do dziś jest niewyjaśnione? Dlaczego zagadka śmierci na przełęczy Diatłowa ciągle porusza ludzi? Przede wszystkim to, jak powiedziałeś, to była grupa młodych ludzi. Ośmioro spośród tych 9, którzy zginęli, byli naprawdę bardzo wytrawnymi turystami, właśnie przyzwyczajonymi, czy jakoś umiejącymi poradzić sobie w bardzo trudnych warunkach właśnie po Uralu. I naprawdę dla tych osób taka wycieczka, którą tam sobie zorganizowali, była w sumie taką bardzo łatwą do pokonania. Tam nie miało prawa się nic wydarzyć, co by spowodowało jakiekolwiek uszkodzenie ciała, czy jakikolwiek wypadek. Te grupy, które były wówczas, te turystyczne, które wówczas wychodziły właśnie w Ural, musiały zgłaszać się do izby turystycznej, a przywódca tej grupy musiał oprócz wyznaczonej trasy, punktów kontrolnych, przedkładać także taką kartę zdrowia wszystkich uczestników, więc tam nie mogło być żadnego przypadku. Głównie chodziło o to, że o przydział grantów, czyli pieniędzy na taką wycieczkę, wynosił on nawet 100% włożonego wkładu, więc to było świetnie zorganizowane, jak na ówczesne czasy. Tam się nie miało prawa nic zdarzyć. Ci ludzie naprawdę wielokrotnie byli już w podobnych warunkach. Trzeba dodać też ciekawą rzecz, o której nie zawsze się mówi, że jeżeli się takie grupy studentów wybierały w takie odludne miejsca Związku Radzieckiego, czy studentów, czy badaczy, to oni mieli często zlecane inne zadania, dodatkowe, na przykład obserwacje flory, fauny, poszukiwanie potencjalnych złóż, surowców, albo na przykład robienie spisów ludności w jakichś tam malutkich osadach. Z Diatłowem też tak było. Drodzy Państwo, ale w dzisiejszym programie skupimy się tylko na tym ufologicznym aspekcie tragedii na przełęczy Diatłowa. Nie będziemy Wam powtarzać całej historii, nie będziemy mówić o tym, jak było, co było, jak się toczyła akcja ratunkowo-poszukiwawcza i tak dalej. Dzisiaj opowiemy, czym mogły być te tajemnicze kule, bo tu sprawa jest wyjątkowo niejasna. To jest element, na który nie zwrócono w literaturze zbyt wiele uwagi, w literaturze zachodnioeuropejskiej, także tej dostępnej w Polsce, której się narobiło sporo po
po roku chyba 2009, kiedy przypomniano sprawę Dyatłowa i 50. rocznicę. Natomiast powiem wam coś ciekawego. W zeszłym roku w Rosji zorganizowano konferencję badaczy tragedii na przełęczy Dyatłowa i tam przedstawiono relacje niejakiego Władysława Karelina, członka ekipy poszukiwawczej, który wtedy w 59. roku tam przebywał. I Karelin powiedział, że 17 lutego 1959 roku widział z góry Holaczachl dziwną manewrującą kulę światła. Nie wiedział, czym była. I o podobnych obserwacjach w rejonie mówiło bardzo wiele osób, w tym rdzenni mieszkańcy, ale nie tylko, chociaż opisy się nieco różniły. Stąd mowa o kulach światła, bo one były obserwowane przy kilku różnych okazjach. Śledczy odnotowali te relacje, a wiele osób do dzisiaj widzi związek między tymi sprawami, manifestacjami tych kul, a właśnie śmiercią grupy Dyatłowa. Sugeruje się, że to, te obiekty to mogły być łapy, czyli po prostu UFO, chociaż to nie jest jedyna możliwość i o tym dzisiaj będziemy mówić. Ale Arku, śledczy mówili, że po przesłuchaniu miejscowych, po przesłuchaniu autochtonów, czyli mansów, okazało się, że nad górą umarłych widziano jakieś świetlne kule. To był problem, kiedy je widziano, bo się okazało, że w tamtym okresie, zimą 1959, było tego bardzo dużo. Istnieje cały szereg koncepcji, czym te kule mogły być. Czy twoim zdaniem to jest przypadek, że te dziwne obiekty pojawiły się właśnie w regionie, gdzie doszło do bardzo, bardzo zagadkowej tragedii? Mało tego, w owym czasie grupa Dyatłowa to była jedna wycieczka, inne wycieczki też były w tym samym czasie zorganizowane i właśnie cała zabawa polegała na tym, że inna grupa, która owszem, też w rejonie tam miała swoją wycieczkę, dostrzegła nad właśnie tą górą, nad którą miał wchodzić Dyatłow ze swoją ekspedycją, widziała właśnie światła i nawet zgłosili to, i to opóźniło w ogóle akcję ratunkową, dlatego że uznali, że Dyatłow po prostu wypuszcza race, które miały w jakiś sposób uhonorować jego wejście, właśnie ich wejście na tą górę. Chociaż ten pagórek nie był jakiś tam specjalnie, nie jest jakiś tam wysoki czy jakiś trudny do zdobycia. Niemniej jednak to opóźniło podjęcie decyzji o wszczęciu poszukiwań tej grupy. I właśnie ten czas pojawienia się tych świateł był między 1 a 2 lutym, czyli w czasie, kiedy prawdopodobnie miały miejsce te właśnie przypadki, ten przypadek ucieczki z tego namiotu i zgonu w całej ekspedycji. Więc to jest, wydaje się, że jest to bezpośrednio połączone. Ja bym to łączył z tym wszystkim, co później zarejestrowano na farmie Skinwalkera. To też coś takiego podobnego mogłoby być. Ogólnie rzecz biorąc, relacja Władysława Karelina to jest tylko jedną z wielu historii mówiących o tym, że nad tamtą częścią ZSRR w ogóle, bo te obserwacje się skupiały na dość dużym obszarze, działo się coś dziwnego. I tak zacznijmy od tego, co powiedziałeś. Rzeczywiście grupa Dyatłowa nie była jedyną w rejonie. I tu się pojawia pewien problem, dlatego że byli też inni i jak mówisz, widzieli jakieś obiekty świetlne, które przypominały race, prawdopodobnie nad górą Holaczachl, czy Holacjachl. I jest też druga relacja, która mówi, że te race widziano gdzieś w nocy z 5 na 6, czyli oni już wtedy nie żyli. Tak. Potem były takie historie, że Karelin widział te obiekty 17. 18 też je widziano, ale to już było prawie 2 tygodnie po śmierci Dyatłowa i ekipy. Od innego człowieka, który towarzyszył Karelinowi w tej wyprawie poszukiwawczej, dowiadujemy się, że w ich przypadku świetlna kula to było mało powiedziane. To była taka, wiesz, rozmyta formacja wyglądająca jak szereg pierścieni jeden w drugim, no i to by nam sugerowało, że mieliśmy do czynienia akurat w przypadku tym, z czymś, co było bardzo częstą obserwacją w Związku Radzieckim, czyli po prostu nieudanym testem rakiety. Takich spraw w Rosji było mnóstwo. Teraz w Chinach bardzo często widzimy takie spirale, ale wspominałeś o tym, co się działo na początku, bo przecież to, co było na początku, nas interesuje lutego. Nie jakieś tam wydarzenia z 17, kiedy oni już nie żyli. I rzeczywiście pojawiły się kontrowersje mówiące o tym, że grupa z bodajże Uniwersytetu Pedagogicznego w Swierdłowsku widziała te race, między innymi oni.
Potem, jak pisze taki autor Jewgenij Bujanow, prawdopodobnie w nocy z pierwszego na drugiego widziano inne dziwne obiekty, tylko że te informacje nam troszeczkę już się rozmywają, bo często się mówi, i to się okazuje być nie do końca prawda, że prokuratorzy ustalili, że bezpośrednio w noc, kiedy zginęła grupa Dyatłowa, Mansowie widzieli te świetlne kule. Okazuje się, że oni widzieli, ale nie wiadomo kiedy, bo tak naprawdę tych relacji o jakichś dziwnych obiektach w tamtym okresie w rejonie Swierdłowskim było mnóstwo. I one się różniły, te relacje, od takich małych obiektów, o których wspomniałeś, po te wielkie, nawet kilkukrotnie większe od Księżyca obiekty. Tylko pytanie, Arku, czy to było UFO? Bo jedna z takich popularnych, racjonalnych hipotez mówi, że grupa Dyatłowa się stała ofiarami przypadkowymi zupełnie testu pocisku balistycznego. Tylko czy w takim przypadku to coś by z nich w ogóle zostało? Znaczy przede wszystkim zostałby ślad na tej górze. Ten namiot był rozbity na takim w sumie pustkowiu, na takim wzniesieniu do najbliższego lasu było 1,5 kilometra. Więc gdyby tam coś uderzyło, spadło, ekipy, które wykonywały tam poszukiwania, tych ekip też naprawdę było dosyć dużo, bo każdy ze studentów tego Uniwersytetu w Swierdłowsku, jak i wszyscy inni, chcieli uczestniczyć w tym, żeby tych ludzi odnaleźć. Mało tego, tam było między innymi wojsko, pierwszy raz użyto śmigłowce, także no tam była naprawdę bardzo duża panika i żadna z tych grup nie wspomina o niczym takim, żeby jakikolwiek lej został, jakiekolwiek szczątki tej rakiety, nic. Poza tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie to były osoby, które uczestniczyły tam, a był tam między innymi syn dyrektora, trzeba by było od początku zacząć. Po prostu sam północny Ural był strefą bardzo zmilitaryzowaną i zakazaną. Tam nie było nawet, tak na dobrą sprawę, map tego terenu w powszechnym użyciu. Te mapy, które miał Dyatłow, były wzięte od znajomych geologów, którzy tam badali. I to było właśnie takim główną przyczyną do tego, jedną z przyczyn do tego, że zostały zakrojone na tak wielką skalę poszukiwania. Więc tutaj, gdyby wojsko maczało w tym ręce, od razu by, właśnie tego typu, że tam coś spadło i wybuchło, od razu by to wyszło. Nie wyszło to. Nigdy nie wypłynęło coś takiego. Więc tą hipotezę można odrzucić. No to jest, wiesz, też mało prawdopodobne w kontekście obrażeń, jakich oni doznali. Bo istnieje też taka teoria alternatywna, wiesz, przedstawiona całkiem niedawno przez rosyjskich badaczy, że grupa Dyatłowa to ona niekoniecznie zginęła w wybuchu. Ona raczej została zatruta przez toksyczne gazy albo kwas azotowy, który się z takiego pocisku uwalniał. Tylko czy to wszystko ma jakiś sens? No bo ogólnie rzecz biorąc, to obserwacje kul i dziwnych obiektów nad Uralem 17 lutego i w marcu tamtego roku mogły się wiązać z testami międzykontynentalnego pocisku balistycznego R-7. Jego wystrzeliwano z Bajkonuru w kierunku Kamczatki, on sobie tam formalnie gdzieś leciał. Natomiast no, nie ma danych, że któryś spadł na przełęczy Dyatłowa, ale to jest właśnie ta druga hipoteza. Zaraz cię zapytam o nią. Ona została zaprezentowana też rok temu. Zakłada, że ofiary na przełęczy Dyatłowa, one się przypadkowo zatruły chemikaliami z rakiety, która doznała awarii. Taką hipotezę wysnuł Wadim Skibiński i on twierdzi, że w styczniu i lutym z terenów jamalsko-nienieckiego okręgu autonomicznego właśnie na Uralu wystrzeliwano rakiety. To nie były testy R-7, to było coś innego. I jedną z tych rakiet mógł wtedy widzieć Karelin, inna mogła doprowadzić do tragedii na przełęczy Dyatłowa. Skibiński sugerował, że wskutek awarii pocisku mogło dojść do, wiesz, uwolnienia tych niebezpiecznych oparów. On sugeruje kwas azotowy. Te opary wskutek bardzo sprzyjających takiej sytuacji warunków atmosferycznych opadły po prostu na to obozowisko, zmuszając ich do ucieczki. To były jakieś substancje drażniące, wywołujące, no musiało być to tak, niemiłe mówiąc szczerze, że oni zbiegli, bo to jest właśnie jeden z najdziwniejszych elementów tej sprawy, że oni, można tak powiedzieć, dobrowolnie wyszli z obozowiska i zbiegli na pewno śmierć na dół.
Co ty sądzisz o tej hipotezie toksycznych oparów? Bo trzeba sobie też powiedzieć jedną rzecz. My cały czas mówimy o przełęczy Dyatłowa na podstawie tego, co mówią Rosjanie, na podstawie rosyjskiej wersji, tylko może jest tak, że tych wersji, albo inaczej, że ta wersja, którą znamy, historii, jest napisana na wersji prawdziwej i w niej nie ma istotnych faktów. Jeżeli chodzi o stężenie gazów, które mogłyby zatruć ewentualnie ich, czy mocniej wystraszyć, to jest takie pojęcie dosis letalis, dawka śmiertelna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest to lekko na wzgórzu i wówczas miał dosyć silny wiatr, więc takie stężenie gazu, które mogłoby w jakiś sposób zagrozić życiu tych ludzi, raczej nie jest to możliwe do wykonania. Owszem, gdyby tam nie było wiatru, owszem, mogliby się z tym spotkać, ale jeżeli przyjrzymy się opisom tego, co zastali ci, którzy jako pierwsi znaleźli ten namiot i tam koło niego byli i zobaczyli ślady, które były, okazuje się, że po rozcięciu właśnie namiotu, dlatego że te namioty były sznurowane, nie miały zamków błyskawicznych, tylko było sznurowane wejście, więc najprościej było po prostu rozciąć, przez pierwsze 30 metrów wszyscy szli, ewentualnie biegli. I tam ślady te się zachowały, dlatego że na miękkim śniegu najpierw były te ślady, ten śnieg był pod wpływem ciężaru ludzi właśnie udeptany, a następnie wiatr zwiał dookoła nich ten właśnie puszysty śnieg. I te ślady tam zostały. Namiot odnaleziono 26 lutego, a więc wcale nie tak dawno po tych zajściach. I to było widoczne. Więc gdyby oni byli zatruci w jakiejkolwiek formie, już w tym momencie by się przewracali, a oni po prostu szli, biegli pierwsze 30 metrów, później było już stopniowe zwalnianie tego marszu i spokojne odejście zorganizowanej grupy właśnie w dół, w kierunku lasu, żeby się schronić. Według mnie coś na nich polowało, ale to może coś tam dalej znajdziemy. W każdym razie tą teorię, która mówi o tym, że zostali zatruci przez w jakiejkolwiek formie, to raczej bym odrzucił w tym momencie. Wiesz co, przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo pewnie wiele osób zada sobie teraz pytanie. Po co oni mówią o tych kulach świetlnych, jeżeli się okazuje, że przecież sprawa Dyatłowa no jest wyjaśniona, że to była lawina. Jak ty się ustosunkowujesz do tego, że po prostu opadła na nich czapa śniegu, a oni w panice uciekli? No bo szczerze mówiąc, to też nie byli ludzie z łapanki. Znaczy oni, myślę, że byli jakoś mentalnie tam przygotowani zawsze na możliwość tego, że ta lawina wystąpi tam czy gdzie indziej, a oni robią coś głupiego. Oni, wiesz, nie zabierając ze sobą żadnego ekwipunku, biegną w dół. Okej, można powiedzieć, biegną w dół, bo boją się, że ta lawina pójdzie dalej, więc chcą uciec do lasu i tam między drzewami się schować. Także, wiesz, dużo rzeczy mi się nie klei. Ja wiem, że są osoby, które twierdzą, że takie coś mogło wystąpić i to była na 100% lawina, ale tu się zawsze rodzi taka wątpliwość. Dlaczego oni się zachowali tak dziwnie, że pobiegli po prostu na pewną śmierć zamiast, no nie wiem, skoro ich zasypało, to odkopać się i się ubrać? Otóż nic ich nie zasypało. Najważniejsze są te zdania, które powiedzieli ci, którzy jako pierwsi tam dotarli. A dotarł tam pierwszy między innymi pan Borys Sołowcow, Michał Szarabin i leśnik Iwan Paszyn. I tutaj Sołowcow relacjonuje. Podeszliśmy do namiotu i zauważyliśmy, że wejście wystawało pod śniegu. Przeciwległa część była zasypana, wokół namiotu stały kije narciarskie wbite w śnieg i zapasowa para nart. Na dachu znajdowało się 15 lub 20 cm śniegu. Było widoczne, że został on nawiany przez wiatr, no i tak dalej. To znaczy, jeżeli stały kije wbite w śnieg, to znaczy, że lawina nie zeszła, nie poszła, bo by je po prostu poprzewracała. Na dachu tego namiotu nie było śladu po owym tamtym lodzie, który miałby na nich spaść, no po prostu był tylko nawiany. To jest człowiek, który pierwszy tam do tego namiotu podszedł i to jest jego opis, jaki składał w prokuraturze, więc nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Gdyby tam było to właśnie zasypane śniegiem głębokim z wyniku lawiny, z całą pewnością byśmy to tam w tym opisie znaleźli, a tego nie było. Więc tą hipotezę też raczej należałoby odłożyć ad acta. To nie to. Tak, natomiast co ciekawe, wśród prokuratorów, którzy się zajmowali sprawą Dyatłowa,
to na samym początku rzeczywiście panowało dość duże zdziwienie tym, co tam zaszło, ale możliwości było sporo. Mówiliśmy o tym pocisku balistycznym, bo to jest często takie wspomnienie, że tam wiesz, oni tam poszli i Ruscy gdzieś strzelali, czymś w nich uderzyli. Ale są też inne możliwości, tak zwane racjonalne, mówiące, że na przykład wiesz, to co ich trafiło i te kule świetlne, które były obserwowane, to mogło mieć jakiś związek, że mogło to być jakieś zjawisko naturalne. Rzadkie, bo rzadkie, ale jednak pamiętamy, że w roku 1993 w Jerzmanowicach też coś dziwnego dokonało nie lada zniszczeń. Czy są w ogóle twoim zdaniem przesłanki, żeby coś takiego brać pod uwagę, że strzelił w nich piorun, tylko no dziwne, że ich nie poraził, ale jednak powiem ci, coś przecież opaliło drzewa na krawędzi lasu i to drzewa wysokie. To było miejsce, w którym ciała potem odnaleziono, o dziwo, na samych ciałach ofiary, na przełęczy Diatłowa, śladów oparzeń poza jednym przypadkiem nie było. No dokładnie, więc w ogóle pierwsi, którzy weszli tam właśnie do tego namiotu, zaczęli przewracać, szukać tam te rzeczy, które tam pozostawili po sobie. A tam były i kołdry, tam były ubrania, tam były menażki, w jednej z menażek znaleziono alkohol. Uraczyli się tym, ci, którzy tam właśnie odnaleźli to, liczyli na to, że odnajdą tą grupę żywą i po prostu no, za ich zdrowie się napijemy, tak było. Oczywiście później wyszło to, żeby nic tam nie ruszać, niczego tam nie tego, nie grzebać tam w tych rzeczach, bo to może mieć bardzo duży związek, gdyby się okazało już, że oni nie żyją. Podrzucili tą menażkę i pierwsza hipoteza była taka, że po prostu grupa Diatłowa napiła się, spiła, odeszli od namiotu i dlatego zginęli. Otóż to też nie było, bo też się można z czymś takim spotkać, to też nie była prawda. Natomiast jeżeli chodzi o, ja bym tutaj powiązał to opalenie tych drzew właśnie z tymi kulami światła, które były prawdopodobnie bardzo mocno energetycznie naładowane. Nie sądzę, żeby to były pioruny kuliste, chociaż być może, że w takich warunkach, jakie tam wówczas panowały, to znaczy silny wiatr, który był spowodowany pewnie dużą różnicą ciśnień, być może, że w tym momencie piorun kulisty mógłby się pojawić jeden czy drugi, ale ci ludzie, tacy jak między innymi Aleksander Kolewatow, on pracował w Moskiewskim Instytucie numer 3385 czy 84, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, był to Instytut Fizyki. I chociaż był studentem w Swierdłowsku, on pracował w Moskwie. Był na tyle bardzo w poważaniu przez wszystkich innych, że on po prostu z Moskwy przylatywał do uniwersytetu, zdawał sesje egzaminacyjne, kiedy chciał i z tematów, jakich chciał. A ten instytut, w którym on pracował, zajmował się projektowaniem między innymi satelitów, między innymi zajmował się projektowaniem tego wszystkiego, co było związane później z wystrzeleniem pierwszych ludzi w kosmos. Więc on też bardzo dobrze znał się na fizyce i w tym momencie, kiedy coś takiego by był, jakiś pojedynczy wybuch pioruna kulistego, bo on przy zetknięciu się z nimi powinien eksplodować, po prostu by wiedział, co to jest i oni na pewno by wtedy nie uciekali coraz głębiej w las, tylko po prostu by, no podejrzewam, zostali, starali się uziemnić i być jak najbliżej namiotu, bo tylko ten namiot dawał im szansę przeżycia. Więc to nie jest takie proste. To byli naprawdę ludzie, którzy dużo wiedzieli o świecie i tutaj taka rzecz jak piorun kulisty z całą pewnością nie wzbudziłby w nich paniki. No dobrze, ale czy pogląd, że jakieś nieznane obiekty latające, czy nieznany obiekt i jego oddziaływanie mogły się przyczynić do śmierci grupy Diatłowa, uważasz za dopuszczalne lub wiarygodne? Bo jednak, kiedy sobie tak pogrzebiemy w tym wszystkim, to się okazuje, że okej, te kule tam gdzieś były, coś tam niby widziano, ale nikt nic nie wie. Najgorsze jest to, tak po latach, powiem ci, spoglądając na sprawę, najgorsze jest to, że my, jak mówię, poruszamy się po wersji, która pochodzi od rosyjskich oficjeli. Co prawda jest sporo potem informacji zebranych po 91 roku od ludzi, którzy jakoś byli związani i się już nie bali po prostu komunistów. Mogli mówić, co chcieli. Natomiast ja mam cały czas takie wrażenie, że tam nie wszystko powiedziano. Nawet na tej konferencji z tamtego roku badacze zauważyli, że KGB pobrało fragmenty organów wewnętrznych ofiar. No po co? Nie wiemy po co, no ale to jest dziwne. Czy uważasz, że ta hipoteza o UFO
czymkolwiek ono było, ma jakieś oparcie w rzeczywistości? Czy oni się stali ofiarami takiego nieznanego z punktu nauki zjawiska? Tak, zdecydowanie tak. Dlatego, że o tym świadczyłyby kolejne zgony, bo na początku odnaleziono Dyatłowa i inne dwie osoby, które starały się wrócić do namiotu. Dyatłow był powalony na ziemię, stąd wiadomo o tym, że, dlatego że pod nosem i ustami znaleziono po prostu lód, więc musiał jeszcze oddychać. Nie mógł głowy do góry podnieść, ale jeszcze oddychał na tyle długo, żeby topił ten śnieg pod sobą. Następne osoby zmarły po rozpaleniu ogniska, właśnie już w lesie. I mimo tego, że miały opał zebrany przez kilka osób, to nie tylko te dwie osoby zbierały, bo tam ze względu na grubość gałęzi, jakie zostały ułamane właśnie na świerkach, ścięte małe świerki, czy tam sosny, które tam rosły właśnie na podpałkę, zgromadzono dosyć dużo tego materiału. Mimo wszystko tam były dwie osoby, które zmarły. Później starano się uratować w ten sposób, że ściągnięto z okolicy gałęzie świerkowe, żeby zrobić już takie posłanie, coś takiego izolujące od ziemi, żeby można było na tym spokojnie usiąść, czy w jakiś sposób przeżyć bez rozpalania właśnie ogniska. I tam też znaleziono bodajże jedną osobę, następne dwie osoby znaleziono jeszcze dalej w kierunku, które uciekały w głąb lasu, w głąb Parowu, gdzie była rzeka. Więc ten ślad taki morderczy, że tak powiem, sugerowałby raczej to, że coś na nich mimo wszystko polowało i tutaj właśnie przy próbie zapalenia ogniska zostali z powrotem odnalezieni i ten efekt, ciężko powiedzieć, jaki to był efekt, jakie to było oddziaływanie, zabijał sukcesywnie wszystkich, a było to oddziaływanie takie, że niektórzy byli poobijani jak po prostu po walce, siniaki mieli, inni mieli połamane żebra, jedna z pań miała wręcz żebro na tyle wciśnięte w klatkę piersiową, że przebiło serce. Więc wyglądało, jakby to był po prostu jakiś nacisk od góry na nich. I jak najbardziej to sugeruje właśnie jakąś paranormalną siłę. Znamy przypadki w ufologii, kiedy powiedzmy obiekty UFO brzydko postępowały z ludźmi. Taka historia najbardziej popularna, rozpowszechniona, to pochodzi z Brazylii. Ale były też inne miejsca, gdzie dziwne obiekty atakowały ludzi. Atakowały umyślnie, powiedzmy. W przypadku Brazylii chodzi o słynne szopa-szopa, czyli dziwne obiekty, które strzelały do ludzi takimi paraliżującymi promieniami, co wywołało reakcję wojska, a to z kolei przerodziło się w słynną operację Spodek. Kiedyś o tym pisałem w Nieznanym Świecie. Ale z prac ufologa Boba Pratta, Amerykanina, który specjalizował się w badaniu przypadków z Brazylii, a może raczej w nagłaśnianiu ich zachodniemu światu, to się dowiadujemy, że ataków UFO w tym kraju było znacznie więcej i one się nie ograniczały tylko do stanu Para, gdzie te szupa-szupa grasowały, tylko były też inne miejsca, czasami po prostu miejscowości małe, gdzie jakieś dziwne obiekty strzelały do ludzi. Natomiast prawda jest taka, że w przypadku Brazylii, nawet jeżeli ktoś został porażony czy poparzony przez taki obiekt, to nigdy to nie były tak poważne obrażenia, żeby doprowadzić do śmierci. Owszem, śmierci się zdarzały, natomiast w wyniku takich nie do końca wyjaśnionych sytuacji, kiedy ludzie po prostu w jakimś czasie po tym postrzeleniu przez obiekt zaczęli tracić siły życiowe. To się nie działo od razu. W przypadku Dyatłowa jest to dziwne, bo na przykład prokurator Iwanow, jeden z tych, którzy się aktywowali po upadku Związku Radzieckiego, z tego co pamiętam, to on pisał wręcz w takim przebłagalnym tonie do rodzin ofiar z przełęczy Dyatłowa, że on odczuwał wtedy silne naciski. On powiedział jednemu z dziennikarzy wprost, że ich zabił jakiś dziwny obiekt. Natomiast potem w wyniku nacisków zmienił wersję na to, że była to niezwykła siła, że tak powiem. Także coś tam w nich uderzyło po prostu i wywołało bardzo charakterystyczne obrażenia, ale z drugiej strony, wiesz, nie naruszyło za bardzo ich biwaku. Niektórzy do dziś twierdzą, że to właśnie była lawina, ale
podkreślam, warto czytać rosyjskie źródła, jeżeli chodzi o przełęcz Dyatłowa, bo one obfitują w relacje źródłowe, nawet jeżeli nie od prokuratorów, to od ludzi, którzy tam byli, z opracowaniami ludzi, którzy, wiesz, dokonują jakiejś metaanalizy, czyli podsumowują źródła, jest różnie. Można udowodnić wszystko. Ja nie przekreślam jakichś racjonalnych hipotez, bo nie wiem, co się tam wydarzyło, ale wydaje mi się, że ta sprawa jest dziwna. Im bardziej się zagłębiamy, albo inaczej, wiesz, im bardziej wchodzimy w szczegóły, na przykład zapoznajemy się z relacjami w dziennikach ofiar, to pojawia nam się całkiem zupełnie inny obraz tej sytuacji, bo my mamy wrażenie, że to była grupa fajnych przyjaciół, którzy sobie tam poszli na wyprawy w górę, a tu się okazuje, że nie do końca. Oni się kłócili, niekiedy w ogóle te wpisy w dziennikach to się strasznie różnią od siebie. Nie ma tam co prawda wzmianek, żeby oni byli na jakiejś tajnej misji, albo żeby był tam jakiś konflikt. Nabiera to wszystko trochę innego znaczenia, kiedy patrzymy na te relacje źródłowe. Ale powiedz, Arku, co z radioaktywnością ubrań ofiar z przełęczy Dyatłowa? No i pewnie też nie bez przyczyny pobierano od nich próbki organów wewnętrznych. Czy tutaj szukać jakichś wyjaśnień? No wyjaśnienie jest stosunkowo bardzo proste, bo otóż 29 września 1957 roku miała miejsce katastrofa kysztyńska. Otóż w zakładach atomowych Majak, niedaleko Świerdłowska, doszło do wybuchu w jednym z silosów, w którym były magazynowane radioaktywne odpady. Oczywiście Majak, ten zakład atomowy, zajmował się wzbogacaniem uranu i to było, ta katastrofa była utajniona aż do roku 1992. Cóż się wówczas stało? Otóż 256 metrów sześciennych płynnych odpadów wybuchło, skażeniem objęło 39 tysięcy kilometrów kwadratowych. Między innymi objęło to miasto Oziersk, gdzie ewakuowano 10 tysięcy mieszkańców. Gro tego skażenia pokryły pola okoliczne, tam gdzie były sadzone między innymi ziemniaki, no po prostu teren rolniczy. I mimo tego wszystkiego od razu nakazano zbiór wszystkich ziemniaków, no wrzesień, i spalenie ich. Jest wielce prawdopodobne, że mieszkańcy, a także dyrektorzy lokalnych sowkozów nie zastosowali się w pełni do tego i te radioaktywne ziemniaki po prostu skarmili dla trzody chlewnej. Stąd, jeżeli trzoda była też napromieniowana, została poddana ubojowi, z tego były zrobione konserwy, więc jest wielce prawdopodobne, że właśnie ludzie z grupy Dyatłowa w takie konserwy mogli być wyposażeni, bo oni robili zakupy dosłownie bardzo szybko i nikt tego nie sprawdzał, nie było nad tym żadnej kontroli. Ja ci jeszcze dodam tylko, że jedną z najbardziej napromieniowanych rzeczy był pasek. Pasek od spodni u jednej z ofiar, to może też miał jakiś związek? Oczywiście, że tak, dlatego że oni doposażali się kupując rzeczy z demobilu. Jest wielce prawdopodobne też, że oni zakupili ubrania, czy namiot nawet i inne rzeczy, właśnie od żołnierzy, którzy brali udział w oczyszczaniu właśnie dwa lata wcześniej tych miast, które tam były napromieniowane. Więc wcale, jeżeli weźmiemy pod uwagę taki sposób porażenia promieniotwórczego właśnie drogą pokarmową, nic nie będzie dziwnego w tym, że zostały pobrane próbki tkanek miękkich z wewnątrz, z organów wewnętrznych właśnie uczestników tej wyprawy. To w jakiś sposób jest wytłumaczenie całkiem racjonalne. No i to podwyższone promieniowanie właśnie ubrań, no w ten sposób w latach 50. turyści nie mieli do dyspozycji śpiworów, kurtek puchowych. Oni to wszystko zakupowali właśnie, jakieś tam właśnie takie waciaki. Najlepiej było kupić wojskowe, bo one były do tego dostosowane. Ferworzy tych zakupów, no w zasadzie oni na zakupy po sesji na uczelni mieli zaledwie kilka dni, żeby zrobić zakupy na tą wyprawę, więc to było bardzo szybko robione i bardzo często no, kupowali no, wszystko jak leci, to co uważali, że będzie potrzebne. Dopiero później to wszystko zebrali i z tym wyjechali. Jednym z wyposażeń w ówczesnym czasie takich grup
był żeliwny piecyk na, do opalania namiotu wewnątrz, który trzeba było ze sobą nieść. On też swoje ważył. Niektórzy tego nie brali, próbując zrobić właśnie takie zimne, zimne przejścia, ale to tak na dłuższą sprawę nie mogło działać, więc oni ten piecyk ze sobą też nosili. To się wydaje w tej chwili no, trudne do pojęcia, ale tak to było. Więc musimy się po prostu w tamten czas wczuć, żeby spróbować orzec, co tam mogło być i w jaki sposób to wyglądało. Tutaj mamy wyjaśnioną sprawę niemalże właśnie radioaktywności zarówno tego sprzętu całego, jak i samych ciał, podwyższonego oczywiście. Więc to też nie byłoby niczym dziwnym, gdyby takie coś znaleziono. Oczywiście sugerowano też, że to napromieniowanie może wynikać albo z tego, że zostali czymś ustrzeleni, albo z oddziaływania obiektu UFO. Tak, tylko że właśnie nikt nie wiedział o tym i nie mógł o tym wiedzieć, że miało miejsce właśnie takie, ta eksplozja, takie napromieniowanie. Mało tego, jeden z uczestników tej wyprawy pracował właśnie w zakładach Majak i on nawet swojej rodzinie nie powiedział o tym, co się tam wydarzyło. Więc to było tak zatajone głęboko, że naprawdę to nawet nikt tego nie wyjaśniał ludziom, że coś takiego miało miejsce. Były tylko syreny, żołnierze przychodzili do ewakuacji właśnie tam w Oziersku na przykład, no i wszyscy płakali i wychodzili z domu. Nie wiadomo, co się stało, nie wiadomo dlaczego, ale musieli opuścić domy, więc takie rzeczy się tam wówczas działy. To był rok 57, a tutaj w 59 roku mamy właśnie na przełęczy Diatłowa to, co się stało, więc tak to było. Wiesz co, jeszcze sobie przejdziemy za chwilę do tego wątku, który tutaj rozwinąłeś. Rzeczywiście, no, przychodzili żołnierze, mówili, a jest jakaś sprawa, musicie wyjść. A tutaj mamy sprawę Diatłowa i w sumie można by powiedzieć, no dobra, to była lawina, zginęli, koniec. Natomiast w jakiś dziwny sposób, wiesz, tamtą sprawę jątrzono, sprawiano, żeby ona była taka dziwna. Nawet jak rozmawiałem z paroma osobami, które o dziwo pamiętały tamto zdarzenie z Rosji, to tak mówili, no przypominają sobie to. I to jeszcze były czasy, kiedy o Diatłowie się nie mówiło tak dużo. Dopiero po roku 2009 zaczęto na ten temat sporo pisać na Zachodzie. Wróćmy do tej radioaktywności. Mówi się, że tam odzież nosiła ślady lekkiego napromieniowania, ale powiem ci tak, są tacy publicyści, którzy twierdzą, że ciała były wystawione na działanie wody i śniegu przez dość długi czas. I że po prostu doszło do sytuacji, kiedy ten radioaktywny pył się zmył. I one były napromieniowane w jakimś stopniu wykrywalnym, ale pierwotnie w znacznie większym. Znacznie, znacznie większym. Wróćmy na chwilę do tego wątku pociskowego, że tak powiem, bo mi się coś przypomniało. Otóż wiesz co, tak, jakieś 10 kilometrów od przełęczy Diatłowa znaleziono fragment rakiety balistycznej UR-100. 20 kilometrów dalej kawałek rury z tej samej rakiety. Z tego samego pocisku. Czy to jest przypadek? Tu może nie chodzi o to, że grupa Diatłowa została, wiesz, trafiona bezpośrednio pociskiem, jak wielu sugeruje, ale o to, że ona się znalazła w strefie rażenia. Ta strefa mogła być bardzo różna, bo to też jest teren specyficzny, górzysty. Czyli oni nie to, że zostali, wiesz, uderzeni i ten, tylko zostali poturbowani bardzo mocno jednak, chociaż znajdowali się może w jakimś, wiesz, zagłębieniu terenu, ale jednak te obrażenia były. No ale dobra, dlaczego zatem namiot był, gdzie był? Przecież gdyby zostali uderzeni tym podmuchem, że tak powiem, to przecież namiot by wymiotło, to jest pierwsza rzecz. Ale może było tak, że oni, wiesz, zobaczyli te świetlne kule i dopiero potem nastąpił wybuch. No ale czy to ma jakiś sens? Druga sprawa. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te szczątki UR-100, to nie zmienia nam faktu, że przecież po przybyciu na miejsce ekipy ratunkowej, tam nikt nie zauważył, że coś tam wybuchło. Przecież zauważono by te szkody w promieniu, nie wiem, 1, 2, 3 kilometrów. Teren był lesisty, byłyby powalone drzewa, tego by się nie dało tak łatwo ukryć. Druga sprawa, że nikt takiego wybuchu nie odnotował z tych ekip nawet, które tam były. Także wiesz, dziwne jest to wszystko, nie sądzisz? No jak najbardziej, no to jest po prostu, zawsze się dzieje w takim państwie, gdzie są rzeczy, jakieś wybuchy, czy jakieś niekontrolowane tam tragedie, zatajane i tylko przekazywane dobre wiadomości.
tym, który pracował w zakładach Majak i który zajmował się likwidacją między innymi skażeń, był Kriwoniszczenko. I być może, że to jego pasek był silniej napromieniowany, ale to raczej bym wiązał właśnie z tymi wydarzeniami z 2 lata wcześniej niż z rakietą. Jeżeli chodzi o sam ten teren, no musimy wziąć pod uwagę, że było tam w północnym Uralu masę łagrów, były poligony wojskowe, były odkryte złoża, bogate złoża złota, bogate złoża uranu i dlatego te wszystkie mapy, które tam były, robione przez geologów, to było wszystko ściśle tajne. To dlatego z takim naciskiem starano się tych ludzi odnaleźć, później już martwych. Najlepiej świadczy o tym to, że nawet ci, którzy szukali, te grupy poszukiwawcze, chciały zaprzestać poszukiwań właśnie do wiosny, ale nie udzielono im na to zezwolenia. Po prostu musieli szukać, dopóki nie znajdą. Te pierwsze osoby znaleziono stosunkowo szybko. Wszyscy byli przykryci śniegiem. Nawet dubininą, którą znaleziono, ją znaleziono pod śniegiem. Więc, bo tam była też między innymi taka teoria, że ona tam nie miała części twarzy, nie miała oczu, gałek ocznych, że to zrobiły zwierzęta. Otóż zwierzęta nie mogły wejść pod śnieg, żeby ją tam wyjeść. A odnaleziono ją w ten sposób, że po prostu ekipy wbijały tam właśnie takie sondy stalowe i sprawdzano na głębokości około 3 metrów, co się tam dzieje. I właśnie przybito ciało już martwej dubininy i zaczęto tam kopać i ją odnaleziono. Więc to jeszcze bardziej świadczy o tym, że coś się stało wówczas, wtedy, kiedy ci ludzie ginęli. Coś działało na nich tak, jak mamy w niektórych opisach, co się dzieje w przypadku okaleczeń zwierząt. Tak mniej więcej to by wyglądało. I to jeszcze bardziej tą hipotezę o właśnie kontakcie z czymś nieznanym jeszcze bardziej czyni wiarygodnym. Wspominałem o fragmentach tego pocisku, ale to też nie jest powiedziane, że on się tam musiał rozbić w roku 59. To mogło być później. Zresztą to nie był jedyny obszar, gdzie znaleziono jakieś szczątki, powiedzmy, obiektów wojskowych. Ale Arku, istnieją teorie, że studentów zabiło coś pochodzenia, powiedzmy, amerykańskiego. Albo że to Sowieci, kiedy próbowali strącić balon obcy, przypadkiem czymś trafili w studentów. No ale to, żeśmy już odpowiedzieli trochę na to pytanie, ale czy nosi to w ogóle jakieś znamiona prawdopodobieństwa, to twoim zdaniem? No, nie strzelaliby pociskiem balistycznym do balonu, prawda? No, ale może... raczej nie, ale to miałoby związek, bardziej chyba taki luźny związek ze strzeleniem właśnie nad tym terenem samolotu U-2, który tamtędy leciał i chyba w tym czasie mniej więcej tam około roku 57 bodajże był tam strącony. Przy okazji ataku na tamten samolot strącono też wtedy swój własny samolot myśliwski. I być może, że stąd, jak to zwykle przy legendach miejskich, troszeczkę się pozmieniało. To jest mniej więcej taka sama sytuacja, jak oskarżyli lud Mansów o to, że dokonał zbrodni jakiś na nich, zbrodni za wejście na teren jakiś właśnie przez Mansów uważany za święty. I prokurator mówił to w ten sposób, że po prostu kiedyś odnaleziono związaną martwą kobietę. Jak się okazało, to znaleziono, ale martwego mężczyznę, również związanego, ale taki, który się utopił po prostu, czy był utopiony. I nie całkiem niedawno, tylko w 1934 roku. Więc to jest mniej więcej na tej samej, sądzę, zasadzie, takie Radio Erewań. Coś, wiadomo, że coś tam strącili, wiadomo, że dużą rakietą, no i tyle na tym, co wiadomo, ale to nie łączyłbym w ogóle ze sprawą na przełęczy Diatłowa. Tak, to jest tak, jak że rozdają Mercedesy na Placu Czerwonym, no prawdziwa wersja, że nie Mercedesy rozdają, tylko że rowery kradną i nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Smolnym. Tak, tak. Było. Dokładnie taka sama sytuacja, tak. Ale wiesz, tu nawet chodzi o charakter obrażeń, bo mówiliśmy, że Wołotariew, Dubinina, Kolewatów, oni są po prostu pogruchotani wewnętrznie. Tak jakby coś w nich uderzyło, jakby z ogromną siłą ich zmiażdżyło. Dziwne jest to, że to tylko 3 z 9 takie obrażenia nosi. Tak jakby ta siła działała wybiórczo. No jeżeli się znajdujesz w
centrum rażenia jakiegoś pocisku, to raczej wszyscy by ucierpieli jednakowo. Tam część tej grupy diatłowa, ona była w miarę w dobrym stanie. Oficjalnie mówi się, że większość z nich zmarła z powodu wyziębienia. I to też jest, wiesz, trochę dziwne, że w pewnym momencie okazuje się, że te domniemane ofiary lawiny, one nie są w stanie sobie poradzić, chociaż w sumie im za dużo nie jest. Są poobijani, są może trochę poobdzierani, ale nie mają obrażeń wewnętrznych, takich, które im uniemożliwiają działanie. Owszem, oni się organizują do pewnego stopnia, tam któryś z nich próbuje rozpalić ognisko, bo się znajdują w koło lasu. Próbują też podejść prawdopodobnie pod swój obóz. Ale to i tak jest dziwne. No wiesz, ich było w sumie, trójka była w stanie bardzo ciężkim. Pozostała część, trudno nam powiedzieć. Natomiast zgodnie z tym, co czytamy w raportach, niektórzy nie byli bardzo, bardzo poturbowani, pogruchotani i oni nagle nie są w stanie sobie poradzić, nie są w stanie dojść do tego namiotu, zlokalizować go. To jest trochę niepokojące wszystko. Czyli nie chcę tutaj wydawać jakichś wyroków, ale rzeczywiście wskazuje to na to, jakby coś ich osaczało. Coś na nich, jak mówiłeś, polowało. No tak to wygląda. I można dodać do tego, że te ciała były odnajdywane właśnie od początku marca w sumie do maja, kiedy znaleziono ostatniego już tam Simona Złotariewa chyba jako ostatni. No i tu dookoła tego Złotariewa też tak jest troszeczkę dziwnie, bo to jest ostatni członek wyprawy, który został przez Diatłowa przygarnięty do zespołu. Zresztą, jeżeli mówimy o tym zespole, tam Dubinina chciała w ogóle mieć swoją ekipę i sama pójść, tylko że się po prostu podłączyła do Diatłowa tylko dlatego, żeby on po prostu pozałatwiał wszystkie sprawy urzędowe. Podobnie Kolewatow, on też miał, że tak powiem, tytuł przewodnika tego górskiego, natomiast sam Diatłow zorganizował tą wyprawę dlatego, że chciał zdobyć mistrzostwo sportowe w klasie turystycznej, w ten sposób. No i oni mu w tym pomogli. Natomiast Złotariew, on był nieznany dla żadnej z tych osób. To jest dopiero ciekawa postać, to jest człowiek, prawdziwy człowiek zagadka, z opisu, charakterystyki. Raczej można by wnioskować, że byłby on no, takim trochę psychopatą. Co jest ciekawe właśnie przy jego zwłokach, otóż rodzina Złotariewa pamięta, że ma wszystkie zęby, natomiast osobę, którą odnaleziono, miała część szczęki wyłożonej złotymi zębami. I to jest właśnie zagadka. Czy oni tak długo go nie widzieli, że w międzyczasie stracił zęby i sobie założył drugie, czy po prostu nie była to ta osoba? To jest jedna z następnych zagadek, jakie krążą wokół właśnie tej ekipy. Ta ekipa owszem kłóciła się ze sobą, ale po prostu było tam zbyt dużo przywódców w jednym miejscu, ale każdy z nich był na tyle dużym profesjonalistą, że byle co by ich po prostu nie tylko wzbudziło w nich paniki, ale no naprawdę musiało być coś naprawdę grubego, grubo się musiało dziać, że wszyscy zginęli. Nikt nie mógł przypuszczać, że coś takiego będzie miało miejsce. Właśnie, jak powiedziałeś, istnieje grupa teorii, która wiąże śmierć grupy Diatłowa ze sferą, powiedziałbym tak, szpiegowsko-agenturalną. Tu jest kilka wersji, chociaż to się raczej wszystko opiera na domysłach. I tak na przykład, ja tu podam inną hipotezę. Przeglądając zdjęcia z tej akcji ratunkowej, niektórzy ustalili i uznali, że szukano nie tylko ciał, ale też czegoś, bo członkowie grupy ze sobą taszczyli różne rzeczy, nie tylko ten piecyk, a oni w ogóle zakładali sobie po drodze, wiesz, takie magazynki, no i w tych magazynkach różne rzeczy zostawiali. No i się twierdzi na przykład, że oficer nazwiskiem Ortiukow brał udział w tej akcji poszukiwawczej, oczywiście ze swoją grupą, no i on przejął jakiś aparat lub aparaty, jakieś urządzenie owinięte na zdjęciach brezentem i to jest dość rozbudowana hipoteza, bo ona mówi tak, że grupa Diatłowa miała coś ze sobą. Wskazuje się na te tajemnicze obiekty na fotografiach. Niektóre nawet mają swoje nazwy. Mówi się na przykład o kuli z Otortenia, ale o tym może jeszcze kiedyś powiemy. Natomiast możliwości są dwie. Pierwsza, taka mniej wiarygodna, mówi, że no wiesz, członkowie grupy Diatłowa byli szpiegami. No, może nie wszyscy, ale niektórzy.
wykradli jakiś aparat, urządzenie z uniwersytetu i szli z nim na umówione miejsce, gdzie miał je odebrać kurier, żeby je przekazać dalej. No ale to jest trochę bez sensu, bo wiesz, oni jakby nie patrzeć, to byli w środku Związku Radzieckiego i szli nie na południe, w stronę, powiedzmy, Kazachstanu, co by im to dawało, tylko na północ. Więc to było mało realne, że tam czeka na nich kurier, który potem to przerzuci i będzie się tarabanił przez tajgę w kierunku Finlandii. A to kawał drogi. Ale jest druga, bardziej interesująca koncepcja. Otóż nie ukrywajmy, że tak jak mówiłem na początku, grupa diatłowa przed wyprawą została poproszona o robienie takiego małego rekonesansu. Spisy ludności, liczenie ludności, może spisy to nie, liczenie ludności i powiem mienie otwartych oczu. Jedna z teorii mówi nawet, że oni tam poszukiwali złóż uranu i tak dalej, ale szukamy czegoś, co nam się wiąże z tymi świetlnymi kulami. I powiem tu krótko i oddam ci głos. Otóż ekipa diatłowa mogła odnaleźć szczątki amerykańskiego albo sowieckiego balonu i zabiera je ze sobą. Balon amerykański zawiera przyrządy pomiarowe, które po prostu są wysyłane po to, żeby szpiegować Sowietów. Balon sowiecki z kolei to jest własność ZSRR wysłana gdzieś na przykład z zachodniej Europy przez szpiegów i on ma na swoim pokładzie jakieś tam materiały, na przykład mikrofilmy. No i słuchaj, z 1 na 2 lutego coś się dzieje. Na przykład z tego przejętego obiektu uwalniają się chemikalia albo ma miejsce wybuch i to nam rozpoczyna tragedię tej grupy. Ewentualnie jest druga wersja. Ona mówi, że szczątki balonu szpiegowskiego z tym materiałem z zachodu, który został wypuszczony gdzieś na zachodzie, sobie podryfował, oni go potem znajdują. Szczątki tego materiału zostają przejęte przez ekipę diatłową. Pech chciał, że oni mają teraz na plecach kogoś, kto miał ten balon przychwycić. Krążą różne wersje, zresztą do dzisiaj w tej literaturze sowieckiej, że wśród drwali czy myśliwych byli ludzie, którzy byli, że tak powiem, wyspecjalizowani w przyjmowaniu takich balonów ze szpiegowskim materiałem z zachodniej Europy. To były lata 50., przypominam. No dobra, ale czy to ci się w ogóle klei, to wszystko? No, powiem ci tak, natrafiłem w literaturze na bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele różnych wątków mówiących na przykład o tym jeszcze, a tu wspomniałeś o tym namiocie, który oni kupili, że dziwne było na przykład to, że oni nader często, i to jest bardzo podejrzane, wspominają w swoich dziennikach, że ten namiot im się pruje. Oni go muszą, ciągle go muszą cerować, tak jakby coś z nim było nie tak, jakby mieli ze sobą coś, co dosłownie osłabia strukturę materiału. Jak ty podchodzisz do tych teorii, powiedzmy, agenturalnych i do tych opowieści o facecie o złotych zębach? Namiot wojskowy, owszem, prawie wszystkie ekipy, te, które wychodziły, wszystkich studentów, kupowały te namioty, tylko że namioty wojskowe były dosyć duże i ciężkie na kilkanaście osób, a oni takich nie potrzebowali, więc sami dokonywali przeróbek, to znaczy po prostu je zmniejszali. Sami szyli sobie plecaki, sami szyli namioty, nawet pasy czy buty. Znaczy buty przerabiali tak, żeby można było chodzić w głębszym śniegu. Więc chyba wszystkie ekipy uskarżały się między innymi w swoich dziennikach na to, że nie mają odpowiedniego sprzętu, że muszą właśnie szyć te namioty, doszywać, które się właśnie wystrzępiają, jeżeli chodzi o porywy wiatru. Natomiast jeżeli chodzi o samą grupę Diatłowa i ich możliwości kontaktu z obcym wywiadem, to wyglądałyby w ten sposób, że to byli ludzie bardzo mocno tak wcieleni w komunizm, w to wszystko. To najlepszym przykładem jest ojciec Krywoniszczenki. To był dyrektor wielu zakładów przenoszony i w pewnym momencie w dzisiejszym Donbasie dokonał rzeczy takiej, że zepsuło mu się kilkanaście ton cementu, czy tam kilkadziesiąt. Miał zarzuty prokuratorskie, doszło do sprawy sądowej, którą umorzono. Jak się później okazało, umorzono dlatego, że to też było tam około roku 50, że z Moskwy przyszła depesza, żeby właśnie Krywoniszczenki nie ruszać. I podpis Stalin. Więc tacy ludzie i ich dzieci nigdy nie będą walczyły z tym systemem, w którym byli, którzy uważali, że jest dobry. Jeżeli chodzi o robienie właśnie takich spisów ludności i badań etnograficznych,
to tym zajmowała się Dubinina. Jej rodzice w wielu miejscach byli i oni się właśnie zajmowali antropologią i właśnie spisywaniem etnograficznym. I ona również parokrotnie była tam wśród Mensów i spisywała ich wierzenia i inne rzeczy, więc to też w jakiś sposób wzbogaca tych ludzi jako ludzi, jako wierzących w dogmat, ten, który został im przedstawiony i który został im wpojony, takiego właśnie komunistycznego skauta, takiego pioniera. Tak, ja ci powiem, że zabawne z naszego punktu widzenia jest to, że oni w ogóle poszli na tą wyprawę dla uczczenia tam nie pamiętam czego, ale to było związane z partią. I równie takie nietypowe dla nas w dzisiejszych czasach jest to, że oni sobie prowadzili, wiesz, takie dzienniki, zapiski, bardzo mocno przyciągnięte ideologią wiadomo jaką. I kiedy o tym czytamy, to sobie takim trochę zdziwieniem zauważamy, jak oni mocno byli przyciągnięci niektórymi ideami. Pytanie tylko, czy wiesz... Jeszcze należałoby zobaczyć, bo tak, w momencie, kiedy oni się tam nie odezwali, tam tego do 12 lutego, tam jakieś tam perypetie były następne, że około 19, i siostra Kolewatowa zadzwoniła, czy tam wysłała telegram, że właśnie Aleksander zaginął w wyprawie. I w tym momencie ruszyła się cała pomoc, jaka mogła być, łącznie z angażem wojska. Bano się tego, że ten człowiek z tymi mapami, które prawdopodobnie miał, bo właśnie będzie chciał to wszystko upłynnić na zachodzie. I stąd właśnie taka ogromna panika i bezmiar sił i środków do tego, ruszył do tego, żeby odnaleźć tych ludzi. Więc z jednej strony to, z drugiej strony ta właśnie siostra Rina Kolewatow napisała telegram do samego Chruszczowa, który był wtedy przewodniczącym, więc zobaczmy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Oni głęboko bardzo wierzyli w to, co robią. A z drugiej strony byli bardzo mocno pilnowani przez właśnie system cały. Więc tam nie mogło być tak, że oni coś zrobili, coś wbrew zaleceniom właśnie tych władz komunistycznych, Izby Turystyki, czy czegokolwiek innego. Tam się po prostu, oni tego by nie zrobili. Ale czy myślisz, że wiarygodna jest hipoteza, że była wśród diotłowowców, jak to nazywają Rosjanie, jedna osoba, która była albo szpiegiem, agentem systemu, a reszta była zdrajcami, albo była wariatem i zdrajcą systemu, która załatwiła całą resztę? Bo to mi się wydaje mało możliwe. Znaczy, wiesz, jedna osoba jednak w takich ekstremalnych warunkach pośrodku niczego, ona by nie dała rady 9 osobom. Chyba że czymś ich zatruł, chyba że, nie wiem, doszło do jakiegoś dziwnego wydarzenia, no ale skąd te wszystkie inne dziwne elementy w sprawie Diatłowa? Czy one nie zostały dodane jakoś na przykład przez KGB? No już nie mówię o tych świetlnych kulach, bo świetlne kule tam po prostu były. Były, bo się wiązały z różną aktywnością, jaką nie wiemy. No właśnie ten Simeon Zołotariew to taka troszeczkę, on był najstarszy z nich wszystkich, nie miał żadnych uprawnień, gdzieś tam pracował parę lat w jednym zawodzie, parę lat w drugim zawodzie, troszeczkę się właśnie po tych izbach turystycznych włóczył, no i potrafił przekonać Diatłowa, który nigdy nie brał na żadne wyprawy osób, z którymi miał jakieś zatargi, ewentualnie ich nie znał. A tutaj właśnie wziął Simeona Zołotariewa. Oprócz tego Zołotariew umiał zjednać sobie wszystkich dookoła siebie. Jeżeli chodzi o dziewczyny, które tam były, zaczął uczyć ich rumby. W momencie, kiedy oni tam jechali na wyprawę i jechali pociągiem tam do... Po prostu, no, tak zachowuje się tak naprawdę psychopata tylko. Mało tego, albo, jak się okazało, to Zołotariew miał zdjęcie w mundurze niemieckim, więc to też w jakiś sposób coś tam go dyskredytowało. No, ale to tak... Tak, albo psychopata, albo bikiniarz, jak to się mówi. Zapomniałem, jak to się mówiło w Związku Radzieckim, bo chyba śliliaga wtedy na takich ludzi, taki niebieski ptak. Tutaj przeczesując z literatury trafiłem na też innych podejrzanych, ale myślę, że sobie to zostawimy na jakiś parku inny odcinek. Ale kończąc te nasze dzisiejsze rozważania nad przełęczą Diatłowa i świetlnymi kulami, to wiesz, ta sprawa jest otoczona zagadką, wielką zagadką, nawet chyba zbyt dużą jak na taki kraj.
Dlaczego? No bo to było ZSRR. Tam ginęły setki ludzi, a tak naprawdę to jeszcze kilkanaście lat wcześniej tysiące ludzi. Bez powodu i bez śladu. Informacje tuszowano, nikt o nic nie pytał. Ukrywano nagminnie wpadki wojska, wywiadu i nagle jest sprawa wyprawy studenckiej. Nikt na nic nie naciska, nawet się pozwala na wszystko. Owszem, okej, to był okres, jak oni to nazywali, otieplej, odwilży. No ale przecież, wiesz, ludzkie umysły się nie zmieniły, przecież aparat partyjny, służby powiedziałyby do tych prokuratorów, wydajcie spokój, przecież to była lawina, to są góry, tam ludzie mają prawo zaginąć. Nagle nie okazuje się, że pozwala się snuć różnego rodzaju dziwne teorie i nie ucina się tej nici. Pozwala się prokuratorom na wyciąganie tajemniczych, daleko idących wniosków. I tutaj dochodzimy do sedna. To już padło w naszym programie, ale powiem jeszcze raz. Ze źródeł, na jakich się opieramy, wynika nam bardzo konkretny obraz wydarzeń na przełęczy Dyatłowa. Tylko czy to nie jest przypadkiem jakaś, wiesz, wersja beta, która została stworzona przez służby? Tylko po co? No to też jest możliwe, dlatego że bardzo dużo dokumentów w latach 90. zostało spalonych, nie wiadomo jakich, nie wiadomo na jakie tematy, a oprócz tego zostało w tym czasie dorobionych następne wiele set. Przeciwko ludziom, dla ludzi, więc no tutaj ta sprawa będzie budziła, podejrzewam, jeszcze bardzo, bardzo długo jakieś kontrowersje i jakieś właśnie nowe próby wyjaśnienia. No niemniej jednak, jeżeli się wczujemy i sprawdzimy tak dokładnie, co mogło być powodem jakiejkolwiek rzeczy, zostaje nam tylko tak naprawdę ta hipoteza działań paranormalnej nieuchwytnej siły. Będziemy jeszcze pewnie rozmawiać o przełęczy Dyatłowa. Mówi się, że ten obszar został zamknięty potem dla turystów. Pytanie, czy coś takiego by robiono z powodu jakichś szczątków rakiety albo amerykańskiego balonu. Tak, tak to było. Arku, ja Ci bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Przypominam, naszym gościem był Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Odnośnik do Facebooka grupy znajdziecie w opisie audycji. Tam możecie kierować wszelkie relacje na temat niezwykłych wydarzeń z północno-wschodniej Polski, bo panowie takie zbierają. Przypomnę, że Warmińsko-Mazurska Grupa Ufologiczna jest chyba jedyną aktywną grupą ufologiczną, taką w starym stylu, która gromadzi pasjonatów. Arku, jeszcze raz dziękuję i cóż, do usłyszenia w kolejnych UFO historiach. Dziękuję za zaproszenie i również dziękuję, do widzenia.